zmianę. Mamy parter zbudowany i w tej chwili jesteśmy na wysokości stropów nad pierwszym piętrem. Natomiast jeśli chodzi o budynki Centrum Designu Gdynia, Centrum Nauki Eksperyment, to te prace są jakby w harmonogramie nieco później, także na razie jest szkielet słupy, na których będzie się opierała konstrukcja, ale one będą budowane w dalszej kolejności. Także jakby ktoś chciał kiedyś zobaczyć budowę, to zapraszam do kontaktu z Gdyńskim Centrum Innowacji. Będzie już można te pierwsze biura oglądać, może sobie już jakieś tam rezerwacje robić. Każdy, kto przejdzie procedurę weryfikacji, będzie miał taką szansę. Znaczy, w którym poprzedniego etapie jest kamera? Kamera oczywiście jest, jeżeli znowu zapraszam na stronę ppnt.gdynia.pl i tam klikając na link jest taka kamera, co 30 sekund odświeża się obraz, więc można śledzić, jak budowa postępuje, a postępuje naprawdę w tempie imponującym. Buduje oczywiście miasto Gdynia, natomiast wykonawcą jest firma Warburg. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pytania. Dziękuję za pytanie. Prosimy teraz pana naczelnika z panela. Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, chcemy Państwa zająć się chwilą. Ale Gdynia, tak? To ja po lato zaczyna się w Gdyni. Dzień dobry Państwu, rzeczywiście ktoś powiedział, że lato zaczyna się w Gdyni, więc jeszcze przed ostatnim dzwonkiem szkolnym, ale też przed astronomicznym latem chcemy dzisiaj Państwu zaprezentować naszą nową stronę internetową, która będzie dedykowana tematyce turystyki w naszym mieście. Będziemy redagowali tą stronę od dnia dzisiejszego w miejscu, w którym się znajdujemy, czyli w Miejskiej Informacji, która też zajmuje się tą informacją turystyczną. No właściwie dzisiaj tego, kogo nie ma w internecie, można powiedzieć, nie istnieje informacje dotyczące oferty turystycznej i turystyki szeroko rozumianej, rekreacji, wypoczynku mieliśmy na naszej głównej stronie www.gdynia.pl, ale w związku z tym, że tych informacji jest coraz więcej, one są coraz bardziej szczegółowe, precyzyjne, no i następuje linkowanie do różnych stron internetowych, żeby nadać taką interaktywność tejże stronie. Chcielibyśmy dzisiaj u Państwu, mam nadzieję, w dosyć taki ciekawy sposób zaprezentować, używając takiego urządzenia, które nam jest trochę znane z nowych telefonów komórkowych, a więc ekranu dotykowego. Oficjalnie pod tym adresem dzisiaj będzie można wejść na tą stronę. Czekamy na Państwa komentarze, uwagi. Zakładamy, że one będą. Ta strona oczywiście będzie, tak jak już powiedziałem, codziennie aktualizowana, uzupełniona o pewne nowe informacje, o kalendarz imprez, o tego, co w mieście się ciekawego znajduje. Poleciliśmy realizację tej stronie firmy, która się nazywa Multimedia Production. Pan Dawid chciałbym, żeby nam mógł zaprezentować możliwości tej strony, na co zwrócić uwagę, jakie są opcje, co wydaje nam się dosyć ciekawe i nowe, interesujące. Ta strona będzie też żyła porą dnia, więc z zachodzącym słońcem ta strona będzie wchodziła w trochę inny klimat, właśnie po to, żeby było takie wrażenie, że ciągle na tej stronie się zmieniają informacje i że osoba, która z tej strony korzysta, na pewno ma do czynienia z informacjami, które są bardzo aktualne. Pan Dawid ma Multimedia Production, który zechciał nam zaprezentować tę stronę. Czy właśnie do mikrofonu na wstępie, a potem pokaz? Bo tutaj są mikrofony i albo wszyscy koledzy muszą podejść do pana. Chciałem, żeby pan się to podzielić, bo generalnie rzecz biorąc, jeżeli będę odpowiadał, to nie sięgnę stąd. Dlatego właśnie mówię, czy będzie taki wstępik? A potem będzie pan pokazywał, czy jak to... Nie, trzeba Państwu życzono, bo to wstępik jest nierozerwany ze stroną. Taki wstęp, także... Ale okay. Taki wstęp, który no, wytłumaczy nam i przy okazji tym, którzy będą przyszły odbiorcami, jak się poruszać po tym portalu. Dawid Nikowski, Multimedia Productions, jak pan naczelnik wspomniał. Strona będzie funkcjonować pod adresem domeny gdyniaturystyczna.pl. Generalnie zanim przystąpiliśmy do pracy nad całym systemem, zasiedliśmy z paniami z turystyki do takich badań porównawczych, jak strony turystyczne wyglądają, funkcjonują na świecie i w Polsce. I wnioski były dwa.
przede wszystkim trzeba uniknąć najczęściej popełnianych błędów, czyli przesadzonego zakresu tego, co się znajduje na stronie, bo strona turystyczna ma być przeznaczona dla adresatów, którzy są zainteresowani pobytem bądź mieszkają w Gdyni. Ma być to czysta informacja turystyczna, funkcjonalna, łatwo, z możliwością szybkiego i łatwego dostępu do informacji, których turyści szukają. No i druga sprawa, w wielu wypadkach w Polsce i za granicę nawet bardzo szacowne miasta popełniają błędy w postaci bardzo, nazwijmy to, barokowej stylistyki stron, które są tak przeładowane, że nie wiadomo, co z nich wynika. Tych dwóch błędów staraliśmy się uniknąć, a jednocześnie połączyć to wszystko w dosyć funkcjonalny i nowoczesny design. Podzieliliśmy sobie wszystkie informacje na 5 kategorii, które zaraz Państwu pokażę na ekranie. Te 5 kategorii praktycznie wyczerpuje to, co możemy, rozumieć turystykę w Gdyni. Wszystkie niezbędne informacje w tych 5 kategoriach, miejmy nadzieję, umieściliśmy. Cała strona jest przygotowana w... Wymieńmy te kategorie. I w tym momencie będziemy się pojawić już przy tym, co byśmy tutaj nie przegapili. Cała strona jest przygotowana w ten sposób, że jest bardzo elastyczna. Tak? Czyli to, co przygotowaliśmy, jeżeli będzie funkcjonować przez najbliższe 12, 24, 48 miesięcy, w każdej chwili panie z Państwo w informacji turystycznej mogą na bieżąco zmieniać, bez najmniejszego problemu, bez wsparcia. Działu IT jest to przygotowane w ten sposób, żeby działało bardzo szybko. Czyli jeżeli się pojawia jakiś konkretny szybki news związany z organizowaniem jakiejś imprezy ad hoc, przybyciem statku, czegokolwiek, w każdej chwili to może być naniesione. Ta strona też działa w drugą stronę, to znaczy działa od strony podmiotów, mieszkańców, instytucji organizujących imprezy. Oni mogą sami się dodać na tą stronę. Oni mogą sami zafunkcjonować. Oczywiście w sposób moderowany przez Gdynię, czyli dostęp jest swobodny, ale z pewnym filtrem bezpieczeństwa, co by się na stronie nie pojawiały dziwne rzeczy kreatywnie przez naszych rodaków czasami wymyślane. To tyle może słowem wstępu. Tak naprawdę ciężko mówić o stronie i nie pokazując, także jeżeli pozwolą Państwo... To proszę nam pokazać, a potem będą koledzy dawać pytania już z mikrofonami do Pana dojdą. System jest bardzo nowoczesny, jeśli chodzi o prezentację, natomiast ma jeden błąd czysto fizyczny, którego nie jesteśmy w stanie ominąć, choć bym się bardzo starał czasami tyłem do Państwa stanę, to ten działa tak jak ta tablica, tego nie przeskoczę. Gdynia turystyczna dalej. Wspomniane kategorie. Informacje o mieście. Komunikacja. Jak się po naszym mieście poruszać. Nocleg, cała baza hotelowo-adresowa, przepotężny dział rosnący oczywiście. I gastronomia, czyli to, co w Gdyni jest hitem i bardzo autorskim projektem, a ściśle powiązane ze szlakiem kulinarnym. Informator adresowy. Dział, w którym praktycznie jest wszystko posegregowane, spięte z wyszukiwarką, a intuicyjnie hasłowo można wyszukać informacji niezbędnych każdemu turyście. Te wszystkie 5 działów tworzą sedno, trzon strony. To, co w tej chwili Państwu pokazuję, to nie jest strona, to jest prezentacja o stronie i zaraz będziemy sobie podróżować po tej stronie, ale w prezentacji później przełączymy się na żywą stronę, gdzie będzie wszystko aktywne. Widok strony głównej. Tak jak wspomniałem, 5 kategorii. Na górze to jest sedno całego podziału strony i do tego każdy turysta powinien bez problemu trafić. Na górnej belce mamy dodatkowe informacje niezbędne na stronie turystycznej, czyli to, co interesuje każdego, czyli zawsze pogoda, bezpośrednie namiary na informację turystyczną, panel skrót do planu zwiedzania, o którym powiem potem, wyszukiwarkę, przełączenie się na języki. Poniżej w centralnej części strony to, co się będzie zmieniać na bieżąco, a co będzie notorycznie aktualizowane i na pewno mocno zagęszczone, ponieważ nie dużo się dzieje, czyli aktualności i kalendarz imprez. Tak? To są dwie rzeczy bardzo istotne, wydzielone z tego naszego głównego podziału.
czyli jeżeli czujemy się w rolę tego wirtualnego turysty z Przemyśla czy z Berlina, to on tutaj od razu zostanie zaatakowany, co się dzieje w naszym mieście i co fajnego może zobaczyć, czy może brać udział. To jest oczywiście spięte z kalendarzem. Wrócimy do tego jeszcze oczywiście na stronie, w tej chwili jesteśmy w prezentacji, pokazujemy te wszystkie elementy. Tu jest panel, który nazwaliśmy na skrót, tak? Czyli stawiamy jakąś kropeczkę na DI, wskazujemy równie istotne już odfiltrowane informacje i wiadomości. Galeria, nie możemy sobie wyobrazić sobie bez galerii, bez pokazania pejzaży Gdyni, które są wiadomo przepiękne, fantastyczne, czy to od strony morza, czy od strony miasta, czy Sea Towers. Gdynia prezentuje się fenomenalnie. Ta sprawa jest powszechnie znana, więc na ten temat więcej nie będę chyba opowiadał. Kategoria warto zobaczyć, kategoria komunikacja, kategoria mapa. Mapa jako sama mapa, w której można sobie przeglądać, jak tam miasta typowy. Spięta też z planem podróży, o którym dalej pokażemy, to taki nasz technologiczny kruczek tutaj wsadzony, miejmy nadzieję, bardzo przydatny. Wyślij kartkę, też dalej jeszcze na stronie będziemy pokazywać. Można wysłać kartkę z Gdyni z zrobionym przez siebie zdjęciem, z lokalizacją tego zdjęcia w wszystkim interfejsie strony gdyńskiej. Kategoria czy wiesz, że? W tej kategorii mamy skrótowe, ciekawe informacje o mieście. Takie pół żartem, pół serio, kruczki, rzeczy. Nieznane powszechnie, ciekawostki wyciągane, których jest cały katalog, których się warto podzielić. Tak? W tym przypadku pokazana jest akurat informacja, że Taj Mahal to jest najstarsza restauracja w Gdyni, o czym nie każdy może wiedzieć. Jeszcze raz, polecane miejsca w wersji obrazkowej, oczywiście z podpiętą dalej informacją tekstową, historyczną, lokalizacją na mapach, z możliwością dodania do planu podróży, co też zaraz Państwu pokażę na stronie. Banery imprez, banery przedsięwzięć, które warto zobaczyć, plus linki do innych gdyńskich stron. Aktualności. Nadal jesteśmy w prezentacji, nadal to nie jest strona. Aktualności na bieżąco prowadzone przez informację turystyczną, czyli to, co w tej chwili dzieje się na bieżąco, to co możemy brać udział. Tak jak tutaj jest pokazane, na przykład spacer z przewodnikiem, wystawa fotografii, czy na przykład jakieś przybycie statku. Oczywiście dalej możemy wejść dodatkowe szczegóły, informacje, godziny, lokalizacje na mapie, telefony kontaktowe, jeżeli jest jakaś impreza wydzielona, bilety itd. Tu jest pokazane wszystko, co dzieje się na bieżąco w Gdyni i co turystę może na bieżąco zainteresować. Im głębiej wchodzimy w aktualności, tym więcej możliwości, czyli dana aktualność może mieć galerię zdjęciową, może mieć linki do swoich stron. To wszystko jest połączone oczywiście z serwisami społecznościowymi, czyli z Facebookiem. Przepraszam bardzo, muszę się przyłożyć. Lubię oko. Nie, ale chyba nie jesteśmy na stronie. Więc... Chyba nie jesteśmy na stronie, więc będziemy na stronie. Tam się akurat jest, to jest zlikwidowane. To znaczy, nie straszmy, tylko rozumiemy dobrze. Jesteśmy dalej. Kalendarz imprez. Kalendarz imprez został podzielony w kalendarz imprez i aktualności, co do pewnego rodzaju eventów trafi z każdej strony. Tak? Czyli jeżeli ktoś chce zobaczyć ujęcia imprez, ciekawych wydarzeń w mieście w ujęciu kalendarzowym, bo miał sobie urlop, no to od razu tam trafia i widzi, że coś się dzieje w danym w lipcu, sierpniu i tak dalej. To wszystko jest zapełniane, każda aktualność po kliknięciu kalendarza ma swoje dodatkowe informacje i znowu możliwość podpięcia stron, podstron informacji, galerii zdjęciowych, lokalizacji na mapie, dodania do planu podróży, do którego wrócimy na stronę. Informacje o mieście, przepastny dział, gdzie są rzeczy, które czasami nam się mogą wydawać oczywiste, ale jak się wczujemy w rolę tego wirtualnego turysty z południa Polski, który w Gdyni nigdy nie był albo Gdyni nigdy dużo wie, no to możesz tutaj zasięgnąć informacje. To ma naprawdę przewodnik turystyczny, ma informacje o mieście, ma informacje kulturalne, historyczne, opis szlaków.
bardzo duży dział, w którym można wyciągać praktycznie wszystkie informacje o mieście, to o charakterze stałym i to o charakterze jakimś tymczasowym, okazjonalnym. Informator adresowy. To znowuż bazodanowa historia. Mamy tu podzielony informator na kilkanaście kategorii. Ta baza jest uzupełniona przez informację turystyczną, ale z drugiej strony, tak jak wspominałem, jest możliwość dodania się do bazy z zewnątrz, tak? Czyli nawet nie trzeba być oczywiście hotelem, można nawet otworzyć przy pomocy budkę z hamburgerami na rogu którejś ulicy i wysłać maila do informacji turystycznej z lokalizacją. Po akceptacji tego maila od razu dodaje się punkt z opisem. Czyli to żyje sobie swoim życiem i nie wymaga jakiegoś wielkiego angażowania sił od strony miasta, żeby to było uzupełnione. Z tym, że mówię, jest cały czas filtr bezpieczeństwa, żeby nie pojawiały się jakieś nieprzewidziane cuda. Plan zwiedzania. Pokażę jeszcze, jak to działa dokładnie na stronie, ponieważ tu nie jest to wszystko aktywne, ale znowu, wczujmy się w rolę wielkiego turysty, który nigdy nie był w Gdyni, który chciałby obejrzeć, zapoznać się z treścią strony i stwierdził, że chciałby właśnie obejrzeć domek Zelomskiego, akwarium gdyńskie, centra handlowe, coś jeszcze, jakieś muzeum. Klikuje sobie te punkty, dodaje sobie do programu zwiedzania i może sobie obliczyć trasę. Nagle wychodzi, że ta trasa, jeżeli chciałby to zwiedzić wszystko, no to zajmie już pewnie 15 czy 24 km i może warto w tym momencie pomyśleć o komunikacji miejskiej, może warto pomyśleć o samochodzie, a może warto pomyśleć o innej konfiguracji trasy pieszej, tak? Bo tutaj system podaje, jakie są odległości i z tego wynika ewentualny czas podróży. Przy wszystkich elementach, przy wszystkich punktach w mieście jest podany znacznik zwiedzaj, czy tutaj do planu zwiedzania, czyli zapoznając się z jakimś elementem, czytając sobie na przykład akwarium gdyńskim, czy jakimkolwiek innym ciekawym punkcie, można to od razu przyjść do planu zwiedzania i na koniec kliknąć sobie w górnym panelu, przeliczyć trasę, narysować, wydrukować i wyruszyć w trasę, wyruszyć w miasto. Wyślij kartkę, tak jak wspominałem, możliwość odwiedzenia punktu informacji turystycznej, wrzucenia karty pamięci z aparatu do czytnika i wysłania znajomym kartki halo, jestem w Gdyni, swoje zdjęcie na tle któregoś z bliskich obiektów, dorzucenie takiej informacji na mapkę i wysłania maila, z tego to wszystko wynika, gdzie, kiedy ktoś był i z gdyńskim pejzażem w tle. I tyle, jeśli chodzi o martwą prezentację. Natomiast teraz wejdźcie sobie do żywej strony. Przepraszam bardzo. Wirtualna klawiatura. OK. Tak jak wspomnieliśmy, czy pan naczelnik na początku wspomniał, strona żyje swoim życiem od zależnych pory dnia. W ciągu dnia mamy grafikę słoneczną, dzienną, przegląd gdyńskich pejzaży związanych z latem, z imprezami, z tym wszystkim, co się działo, czy dzieje w Gdyni. Dzień po godzinie 20 przechodzimy na nocny czas serwera i strona się wycisza, przechodzi w nocne, ciemne barwy z wszystkimi fajnymi zdjęciami gdyńskimi, wszystko w świetle naszych ulicznych iluminacji. Możemy sobie przećwiczyć teraz którąś na przykład z podstawowych kategorii, jeszcze raz powinna być jeszcze nasz informator adresowy, rozbudowana baza noclegowa. Mamy umiejscowienie na mapie, mamy listę hoteli, hosteli, pensjonatów. W tej chwili ona się przepaczamy przez 5 stron. Nie ma oczywiście wszystkich zdjęć tych pensjonatów hoteli, oni będą bądź już dosyłają. To będzie z czasem się samo aktualizować. W ten sam sposób możemy sobie na przykład obejrzeć próby dyskoteki na tej samej zasadzie. Wchodzimy w konkretny lokal.
Link do adresowy, link do strony, kontakt, telefony, czyli no praktycznie wszystko to, wszystkie informacje, jakie chcemy uzyskać, żeby się dostać na jakąś imprezę, kupić bilet. Typowe funkcje czyste informacje. Wspomniałem, bardzo rozbudowana informacja o mieście. Informacje ogólne, informacje geograficzne, przyrodnicze. Pod spodem niespecjalnie rozbudowane celowo, żeby też strony nie zaśmieciać. Tak, spotkaliśmy się z jakąś stroną w Polsce, gdzie czysto turystyczną, gdzie tego typu informacje były rzucone, warunki glebowe, przekrój geologiczny i tak dalej. To nie ma sensu, tak? To musi być po prostu czytelne i możliwością szybkiego dotarcia do informacji. Tak notabene ta cała strona działa na wszystkich urządzeniach mobilnych. Znaczy wszystkich, nie dało sobie głowy uciąć, urządzenia mobilne się zmieniają, ale na iPhone'ach, iPadach czy urządzeniach z systemem Android, z Samsunga, to bez problemu chodzi z wszystkimi funkcjonalnościami. Informacje ogólne. Kultura, bardzo lubiona zresztą przeze mnie, dział historyczny, tak? czyli wszystkie informacje ogólnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany pod tym kątem. No jak wspomniałem, wszystko jest połączone z portalem społecznościowym Facebookiem. Celowo z Facebookiem, ponieważ jest najbardziej w tej chwili oglądane, ma największe statystyki, a pozostałe portale tego typu jest tak naprawdę tylko tło, więc nie zanieczyszczaliśmy strony, natomiast jeżeli będzie jakiekolwiek parcie, żeby się pojawił w Twitter, masz tak następne rzeczy, to jest w każdej chwili do włączenia w ciągu 5 minut. Wróćmy sobie na przykład do strony głównej. Pokażę Państwu na przykład, jak działa ta osłaniana kartka, ale w tej chwili nie ma co do tłumaczenia, żeby Państwa wrócić. Wysyłanie kartki. Wysyłanie kartki opiera się na zdjęciu, tak? Czyli dajemy sobie jakieś zdjęcie. Ja osobiście jestem fanem gdyńskiej koszykówki, gdyńskiego sportu, więc mi się od razu pojawiają. Przepraszam, to jest ekran, to jednak nie działa tak samo jak dokładnie jak myszka. Stać w tym palcem. Ale jeszcze raz zaraz powiem. To nie strona na ekran. Jeszcze raz podzielę. Tak, czyli powiedzmy, że byłem na ostatnim meczu o Mistrzostwo Polski. Daję zdjęcia do Macie Caniuka, który przechodził sam siebie. Odgrywam plik. Pojawia mi się Adam, mogę to sobie umiejscowić, wpisuję sobie jakąś też. Przepraszam Państwa, nie będę tutaj wpisywał w tej wirtualnej klawiaturze długo, pokażę, że to po prostu działa. Wpisuję mail, na który chcę go wysłać. W tym wypadku pokażę mój, że to działa. Wpisuję hasło. Hasło musi być zawsze dodane, żeby roboty internetowe nie wysyłały spamu. To blokuje przed niechcianą korespondencją różnej dziwnej treści. Jest to ograniczone do minimum, żeby nie zniechęcało, ale jest. A jeszcze podstawowa sprawa. Pokazuje, że mecz, o którym sobie odpowiadamy, miał miejsce w Stadionie Sportowym Wielkopolskim w Gdyni. Przepraszam, przeskoczyłem. I wysyłam. Można było oczywiście skomponować to sobie dowolnie, przekręcić, zmieniać kolory. Pod palcem niestety nie chodzi tak dobrze jak myszką, ale można sobie dowolnie zareagować, pozmieniać i będzie to funkcjonować. W mojej poczcie powinno się pojawić. Znaczy nie wysłało, bo nie było kapczy. Panie Dawidzie, ja myślę tak, że my udało nam się Państwa zainteresować tą stroną. Namawiamy Państwa do prób zapoznawania się z zawartością. Strona jest przepasna, strona jest pewnie większa niż moje możliwości głosowe, tak? Także w pewnym momencie. Wiemy, że tutaj mamy pewną dyscyplinę czasową. Jest jeszcze kilka innych tematów, które Pani Rzecznik chce omówić. My wręczymy Państwu taką prezentację na tej na krążku, natomiast oczywiście w sieci ona jest, tak jak mówię, już dostępna. Prosimy Państwa o komentarze,
na te złe też pewnie będziemy reagowali. Tutaj nie mamy monopolu na wiedzę, tak jak mówił kolega, budowaliśmy tą stronę w oparciu o pewne obserwacje tego, jak to wygląda w Polsce czy na świecie. Wydaje nam się to rozwiązanie za optymalne, czytelne, dostępne. Się nie trzeba niczego domyślać, nie trzeba nadmiernie korzystać z wyszukiwarki po to, żeby spróbować wejść w informację, która dla nas jest aktualna i najbardziej potrzebna. No, mamy nadzieję, że ta strona w tym okresie, w którym właśnie zaczynamy wakacje, będzie często odwiedzana przez tych, którzy planują dni wakacje, ale też dla mieszkańców dni, którzy poszukają różnego rodzaju informacji na daną chwilę. Ja zupełnie pozwolę Pani powiedzieć, tak troszkę poza tym serio, że jedną z aktualności powinna być informacja tam o Gdyni, Wilanowie. Na ten temat mają Państwo tutaj informacje, a także taką ściągawkę najbardziej aktualną o atrakcjach Gdyni podczas lata. Gdybyście Państwo chcieli sobie jakiś materiał przygotować, to są tu również adresy kontaktowe do organizatorów. Proszę się poczęstować tym materiałem. To jest i o Wilanowie, i o całym właściwie lecie w Gdyni. Proszę bardzo, tu jest ta informacja. Wszystkimi kontaktami, kalendarium imprez i tak dalej. Także myślę, że taki podręczny serwis na całe lato. My bardzo dziękujemy i zapraszamy na spotkanie. Zapraszamy, żeby się Państwo tak zostali. Ile... Być może jeszcze indywidualne rozmowy Was czekają jakieś na boczku. Ja mam takie małe pytanie, tak? Tylko ile obrazów wideo na żywo macie podłączone do tej strony? Znaczy ile strumieni z kamer? Strumienie wideo nie są w tej chwili podłączone. A jest taki plan? Jest taka możliwość, jest taki plan, system przewiduje. System jest bardzo elastyczny, wytrzyma praktycznie wszystkie tego potrzeby. Tak. To jest kwestia czystej integracji. Jeszcze tego lata można liczyć? Jeżeli będzie tego typu życzenie ze strony miasta i wszystkie zgody, żeby to podpiąć, to jak... Będzie Panie Naczelniku? Musimy zobaczyć, jaki mamy pomysł na to, jaka miałabyś tego konfiguracja. Wiecie Państwo, były stosowane przez wiele miast. My też w swoim czasie mieliśmy taki obraz z kamery, ale ten ruch był bardzo opóźniony. To nie było atrakcyjne. To ani w sensie jakości nie było ciekawe, ani w sensie... Teraz te łącza są trochę szybsze. No, teraz są szybsze, ludzie dysponują różnym sprzętem, więc czasami dobrze zrobione zdjęcie daje większy pogląd o mieście i o pewnej przestrzeni, którą chciałoby się zobaczyć, niż daje to kamera. Oczywiście są też możliwe prezentacje wirtualnego spaceru po mieście stosowane i tak dalej. To jest zawsze dylemat polegający na tym, czy już po odbyciu takiego spaceru jeszcze ktoś będzie chciał się pojawić w mieście, skoro będziemy wszystko zobaczyć. Liga Gdynia, Państwo znacie te dwie panoramy, z którymi można się bawić, powiększać, zmniejszać, przybliżać. To jest jakaś tam zabawa, która ma być takim elementem zachęty, jak to ciekawie Gdyni może być. To są zdjęcia robione z Gdyni. Czy ludzie z głębi Polski czasem mają dylematy, czy to jest ładna pogoda, więc jak zobaczą na żywo, to wtedy... Mamy informację o pogodzie na... No ale inaczej wygląda informacja numeryczna, inaczej jak ktoś zobaczy na własne oczy i to przyciąga. Są takie kamery zamontowane gdzieś na stokach narciarskich, gdzie można obserwować grubość śniegu i czy warto się... Gdzie nie ma już kamer, broni, że... Multimedia też ma, także można by się było dogadać. Sprawdzenie pogody na Śląsku powoduje, że w momencie dojechania na Śląsku może zmienić. Dziękujemy bardzo. Ja za Państwa pośrednictwo chciałabym przekazać taką informację i prosić, jeżeli byście Państwo pisali jakieś informacje o naszej stronie, żeby każdy, kto w Gdyni tworzy po prostu tą ofertę turystyczną, żeby się z nami kontaktował, bo my nie zawsze mamy dostęp do na turystykę@gdynia.pl bądź poprzez naszą informację turystyczną po prostu o wszystkich nowych wydarzeniach, o nowych obiektach, nowych atrakcjach, po prostu żeby nas na bieżąco informować łącznie z zasobami fotograficznymi. My oczywiście po sprawdzeniu tą informację umieścimy na naszej stronie. Super. Proszę Państwa, ale my niedaleko odlatujemy, bo pozostajemy w tej problematyce, że tak powiem, letnio-wakacyjnej. Poprosiłabym Cię, Sylwio, z ekipą, czyli lada moment. Mamy autentyczny początek wakacji, czyli też początek sezonu kąpielowego, ratowniczego i w ogóle. I poprosimy Panią Sylwię Matea Chwalczewską, która jest szefową wszystkich naszych kąpielisk i wszystkich ratowników. O to by nam powiedziała, co nas czeka. Ja witam Państwa bardzo serdecznie. Ja w tym roku przygotowała cztery kąpieliska strzeżone.
to jest Gdynia Śródmieście 200 metrów od Brzegowa, Gdynia Radomowa również 200 metrów, Gdynia Orłowo 100 metrów i Gdynia Babie Dały również 100 metrów. Zatrudniamy na kąpieliskach 35 ratowników. Przypomnę również, że w Gdyni na każdym kąpielisku mamy punkt medyczny, w związku z czym te pierwsze zdarzenia, takie, które się dzieją na plaży, a czasami się dzieją, jakieś stłuczenia, skaleczenia, ukąszenia, czy jakieś udary słoneczne, to nasi ratownicy medyczni przystępują do takich pierwszych akcji. Mogę przypomnieć, że w zeszłym roku na wszystkich kąpieliskach strzeżonych było to około 300 takich drobnych zdarzeń. Także jest to bardzo pomocne, że te punkty medyczne są. Dużo się tutaj dzisiaj mówiło o stronie internetowej. Ja przede wszystkim też chciałabym Państwa zachęcić wszystkich turystów i mieszkańców do kąpania się na kąpieliskach strzeżonych, jak również do korzystania ze strony internetowej Kąpielisk Gdynia. Przypomnę, że to jest www.kąpieliskagdynia.pl, gdzie codziennie do godziny 10 rano mamy informacje z wszystkich czterech kąpielisk i to jest informacja odnośnie temperatury wody, temperatury powietrza, jak również kolor flagi. Na stronie można zobaczyć, czy jest biały kolor flagi, czy czerwony. Przypomnę, że biały kąpiel dozwolona, czerwony kąpiel niedozwolona. Gdyńscy ratownicy również będą zabezpieczać mnóstwo imprez sportowych, które będą się działy, takich masowych imprez sportowych, które będą się działy na terenie gminy Gdynia, jak chociażby festiwal Heineken, czy też impreza na Śródmieściu Cudawianki. W tej chwili trwają ostatnie końcowe przygotowania, są poprawiane wieże ratownicze, maszty, ustawiane w ostateczności boje cumownicze i od 22 czerwca przystępujemy do otwarcia sezonu letniego. Ja może jeszcze dzisiaj przedstawię, tutaj ze mną jest pan Jan Talerzyński, instruktor ratownictwa wodnego, jak również starszy ratownik Gdynia Śródmieście. W tym roku będzie pełnił funkcję, jak już powiedziałam, starszego ratownika w Gdyni, który będzie przygotowywał naszą ekipę również do zawodów sportowych. Może oddam głos panu Jankowi teraz. Coś więcej opowie nam o przygotowaniach do zawodów. Dzień dobry, Jan Talerzyński. Tak, przygotowujemy się do szeregu zawodów ratowniczych. Zatrudniamy ratowników tak naprawdę z Gdyni, ale i z całej Polski. Ratownicy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas, chcą pracować na gdyńskich kąpieliskach. Wiąże się to z tym, że zapewniamy im bardzo dobry standard pracy. Ratownicy pracują w systemie takim, że w grafiku swojej pracy mają jakiś tam czas wolny, tak żeby mogli sobie odpocząć. Sprzęty, którym dysponujemy, to nie jest to sprzęt taki po prostu, żeby wszystko się zgadzało, żeby było na sztukę, tylko co roku zakupujemy nowy sprzęt, także spełniamy te najwyższe standardy. Ratownicy dostają posiłki co dzień na kąpielisko, dowożone są obiady, dzięki czemu ratownicy bardzo sobie chwalą pracę na gdyńskich kąpieliskach, chętnie przyjeżdżają do nas. Ja muszę no i chwileczkę przerwę, że często zwracają się do nas inne kąpieliska, czy też z Gdańska, czy nie tylko z Trójmiasta, ale z pozostałych gmin. To wiem, że niektóre kąpieliska mają problem z naborem ratowników. Ja chciałam powiedzieć, że u nas wytworzyła się raz, że sympatyczna atmosfera, dwa, że warunki organizacyjne są na tyle pozytywne, że jak już tu kolega wspomniał, ratownicy mają, pracują 3 godziny, 4 godziny mają wolną na skorzystanie też, czy na zjedzenie posiłku, czy też odpoczęcie trochę od tej słonecznej pogody. Także zawsze mamy około 2-3 kandydatów na jedno miejsce, także nie możemy powiedzieć, że mamy jakiekolwiek braki. Rozumiem też, że niektórzy ratownicy wyjeżdżają za granicę, ponieważ zarobki są wyższe, ale jakoś u nas, pomimo to, że zarobki są jakie są, nie możemy narzekać na jakiś brak tutaj kadry ratowniczej. Ilu będzie jednocześnie strzegło? 35 ratowników pracuje i tak jak tutaj kolega wspomniał, o której godzinie codziennie tutaj rozpoczynacie na Śródmieściu przygotowania do zawodu? Bo może jeszcze powiem o tych zawodach. Dzięki temu, że zgłasza się do nas tak wielu ratowników, możemy dokonać jakąś selekcję. Wybieramy osoby, z którymi już współpracowaliśmy, które się sprawdziły. Ratowników sprawnych, odpowiedzialnych, konkretnych. I także prowadzimy takie drużyny ratownicze, które później reprezentują nas w zawodach ratowniczych.
przede wszystkim taki główny cel to są mistrzostwa Nivea, ratowników WOP, ale także zawody w Gdańsku, zawody na Helu i tam rokrocznie zdobywamy bardzo wysokie lokaty. A które się będziecie spotkać? Trenować będziemy jeszcze przed pracą. Ratownicy chętnie przychodzą na te treningi. Są to treningi zarówno w wodzie, jak i biegowe, przygotowujące do zawodów, zawierające elementy prawdziwych akcji ratowniczych. Dziewczyny są wśród ratowników? Tak, tak, oczywiście. Parytet jaki jest? Ile? Połowa? 30%? Około 10 kobiet będzie zatrudnionych na 30%, czyli ten parytet sejmowy, tak? Jak z czystościami na naszych plażach w tym roku? Na dzień dzisiejszy jesteśmy już po pierwszych wstępnych wynikach badań sanepidu. Wyszedł komunikat sanepidu, który informuje o tym, że wszystkie cztery kąpieliska strzeżone w Gdyni bezpiecznie można się kąpać, woda jest zdatna do kąpieli i komunikat sanepidu mówi, że możemy się bezpiecznie kąpać. Także zapraszamy na gdyńskie kąpieliska. Ale przypominamy też o tych głębinach tam przy plaży Śródmieście, prawda? Że tam są boje i trzeba uważać. Tak, rzeczywiście. Jest taki niebezpieczny akwen, natomiast on jest od kilku lat przez nas wygradzany bojkami ostrzegawczymi. I oprócz tego, że kąpielisko Śródmieście jakby mieści się bardziej po prawej stronie od strony bulwaru, to również chciałam powiedzieć, że ratownicy, co najmniej 2-3 osoby, zawsze dodatkowo strzeżemy ten akwen. Również niebezpieczne, ponieważ tam wiemy, że kąpią się ludzie, także są tam wyznaczone bojki graniczne, których nie należy przekraczać. Przypomnę również, że na plaży miejskiej Gdynia Śródmieście, w bezpośrednim sąsiedztwie plaży również odbywa się remont falochronu. Może troszkę o tym powiedz, Kotku, o tym remoncie. Do kiedy on będzie trwał i jakie to ma skutki dla żeglarzy, bo część musiała łódek być przeniesiona do basenu prezydenta, prawda? Znaczy, powiem szczerze, że remont falochronu południowego nie niesie ze sobą jakichś większych konsekwencji czy większych utrudnień dla żeglarzy, dlatego że przy falochronie południowym głównie stacjonowała zawsze ośrodek szkolenia żeglarskiego Marynarki Wojennej. Tak więc ośrodek szkolenia przeniósł swoje jachty do basenu prezydenta. I dla naszych gdańskich żeglarzy nie niesie to jakichś większych utrudnień, ponieważ wszyscy mają wyznaczone miejsca cumownicze w pozostałym rejonie. Teren ten jest tylko troszeczkę wygrodzony i zamknięty, natomiast nic nie dzieje się z torem wodnym, w związku z czym jakby nie ma utrudnień co do wejścia i wyjścia jednostek z mariny. Przepisy sanitarne trochę się zmieniły, jak często ta woda będzie badana w Gdyni? Czy w razie, powiedzmy, zanieczyszczenia optycznego, które zarejestrujecie, będziecie wzywać sanepid, czy jak to będzie działać w tym roku? Tak, oczywiście. No, przepisy zmieniły się dosyć istotnie, jakby z punktu widzenia przede wszystkim prawno-formalnego, czyli ratownicy, starsi ratownicy w ogóle na wszystkich kąpieliskach przejdą takie szkolenie, prowadzone to szkolenie będzie przez sanepid, gdzie już na co dzień, 3 razy dziennie będą kontrolować, czyli wizualnie na przykład, jak wygląda woda, czy coś się nie dzieje. Również podpisaliśmy umowę z sanepidem, która określa pewien harmonogram badania próbek, natomiast on jest dosyć szeroko określony i to zależy również od warunków atmosferycznych, czyli jeżeli będą się pojawiać jakieś zanieczyszczenia, tudzież jakieś warunki atmosferyczne, które będą potrzebowały tych badań, to sanepid reaguje na bieżąco. Jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym, ratownicy również zostaną przeszkoleni i będziemy reagować na bieżąco. Jak jest sprzątanie plaż? Na sprzątanie plaż również Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji podpisał w tej chwili umowę. Wyłoniona została firma, podobnie jak w latach ubiegłych, firma Delta, która już, że tak powiem, działa, w zasadzie działa przez cały rok, tylko inny jest harmonogram odnośnie sprzątania w sezonie letnim, inny harmonogram odnośnie sprzątania w sezonie zimowym. Jeżeli jest sucho, to oczywiście ta plaża jest przesiewana, grabiona, za chwilę wchodzą tak zwane dyżury codzienne, ręczne, gdzie jeszcze od godziny 10 do 18 na każdej plaży jest pan, który sprząta. Przez całe 8 godzin zbiera, przechodzi plażę, dodatkowo jeszcze zbiera do worków, te worki są wywożone i utylizowane. Myślę, że warto jeszcze kilka takich uwag porządkowych wynikających z regulaminów obowiązujących w mieście o tym, że nie wolno przyprowadzać piesków na plażę, że nie wolno się skakać na główkę w pewnych miejscach, prawda? Oczywiście, no, w ogóle
niewskazane jest jakby skakanie na główkę, ponieważ nie posiadamy takich miejsc przygotowanych do tego typu działań. Nie należy spożywać alkoholu również na plaży i na terenie kąpieliska. Do tego są wyznaczone punkty gastronomiczne, czyli jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszamy do punktów gastronomicznych. Niekoniecznie na kąpielisko, ponieważ grozi to różnego rodzaju niebezpieczeństwem i powoduje, że musimy podejmować akcje i jest to jakieś zagrożenie zdrowia i życia. Również pieski oczywiście, czy też w ogóle zwierzęta ogólnie pojęte. No i mam nadzieję, że sezon również, jak podam, również jest zakaz palenia tutaj pan tytoniu. Nie należy palić na plaży. Natomiast jakby zachęcamy wszystkich do również aktywnego wypoczynku na plaży miejskiej Gdynia Śródmieście, w szczególności, gdzie są boiska, gdzie są różnego rodzaju atrakcje, plac zabaw dla dzieci, który jest bardzo mocno uczęszczany. Mam nadzieję, że sezon ten będzie równie bezpieczny jak pozostałe 10 sezonów, gdzie Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje te kąpieliska. Na kąpielisku w ostatnich latach nie mieliśmy żadnych zdarzeń śmiertelnych, w związku z czym dlatego zachęcamy, żeby kąpać się na kąpieliskach, tam gdzie są ratownicy, gdzie mogą podjąć skuteczne akcje ratownicze. Już na Łodzi widziałam ratowników, to znaczy, że już tam trenują, przygotowują się do sezonu, jak również oczywiście w te słoneczne takie weekendy mieliśmy wystawione patrole ratownicze z apteczką pierwszej pomocy, z łącznością, na łodziach często wiosłowych, także również są to pewnego rodzaju przygotowania, kto nie czuje się jeszcze zupełnie pewien, ten ma możliwość oczywiście przygotowania się, korzystania z naszego sprzętu, który jest w zasadzie do dyspozycji ratowników. 22. Proszę do formalności skończyć się przedstawić jeszcze jedną. Sylwia Matea Chwalczewska, kierownik obiektów nadmorskich Gdynia. Jan Teleżyński, starszy ratownik Gdynia Śródmieście. Od 9 do 17? Dziękuję. Przepraszam, będą ratownicy od 9 do 17? Od 9.30 do 17.30. To teraz ja poprosiłabym pana komendora. Dziękujemy bardzo. Adam Czaka. Właściwie kontynuujemy.